Zaczynam dzisiejszy dzień z Wami o 11.30, trochę późno, ale nie dlatego, że tyle spałam, nie, tylko po prostu warunki. Dzisiejszy dzień nie jest fortunnym dniem i generalnie zapowiada się dość nudno, ale nie to, żebym robiła antyreklamę, spróbuję, żeby było ciekawie, jednak trochę. O, Anielka się odezwała. Idziemy właśnie na spacerek, dopiero teraz mam czas, ponieważ mój mąż źle się czuł i musiałam się zająć tutaj dzieciakami. A oprócz tego miał przyjechać pan od drzwi, mój mąż czekał na niego, czekał, 2 godziny, dzwonił, on już miał być i w końcu nie ma go w ogóle, nie przyjechał, także tak to widzicie, bywa w życiu i nie odbiera telefonów, teraz ten pan, nie wiem. No dobra, idziemy na spacer. Aniela usnęła, więc wracam na spokojnie z informacjami. Widziałam, że mój mąż przejeżdżał obok, więc pan od drzwi, jednak chyba przyjechał i zadzwonił, bo widziałam, że pojechał. My idziemy do sklepu oczywiście załatwić parę rzeczy, jak zawsze, czyli odebrać paczkę związaną z konferencją, kupić coś w sklepie, też jedną rzecz związaną z konferencją, jedną taką domową. I co jeszcze idziemy zrobić? Chyba tyle na razie. A wiem, jeszcze muszę wymyślić przy okazji idąc jeden prezent. Tak. A propos prezentów, wiecie co? U nas w rodzinie pierwszy raz w tym roku losowaliśmy prezenty. Czyli kto komu będzie coś kupował. Niesamowite. Zdradzę Wam, że zaprosiłam najbliższą rodzinę do nas na Wigilię. Pierwszy raz zmiana tradycji w ogóle do nowego domu. Do tego czasu musimy się wprowadzić i kupić stół. Ten prezent oczywiście też wybrany. Będę się długo zastanawiała na pewno, bo mamy właśnie mniej prezentów sobie kupować, a konkretniej i takie bardziej dedykowane. Paczka odebrana. Jest to paczka na konferencję. Już nie pamiętam, co to jest za materiał, bo dużo rzeczy zamawiałam. Coś drukowanego, jeszcze nie plan konferencji, ale później otworzę. W każdym razie dochodzą do mnie paczki właśnie na konferencję i właśnie dzwonił kurier, że przywiózł pierwsze z Com Logo paczuszki dla Was. Tam będą notatniki, długopisy właśnie na drugą ogólnopolską konferencję. Kocham słyszeć, jeżeli ktoś nie wie, organizuje taką wielką konferencję niedosłuchową. Dzisiaj mamy dzień kuriera. Łapię dzisiaj tylko ich z jednego miejsca na drugie. Tam, gdzie mieszkam, tam, gdzie się budujemy. O, jeszcze pies szczeka. Ona odjeżdżającego, więc cały czas widzę. Dzisiaj odbieram różne paczki. Kto dzisiaj robi różne sztuczki? Kto? Cześć! Teraz najprawdopodobniej uda mi się chwileczkę popracować. A co mam do zrobienia? Muszę się zastanowić, zerknąć na Nozbi. Mam taką aplikację, gdzie mam wszystkie zadania, ale na pewno rzeczy związane z konferencją. Muszę zamówić takie koperty bąbelkowe i biały marker, żeby wysłać zaproszenia dla gości takich specjalnych, nie prelegentów, tylko takich gości, których chciałam jeszcze zaprosić, więc je właśnie będę szykowała i muszę właśnie jeszcze to na pewno domówić. Oprócz tego zrobię opis rolki na piątek, ponieważ już ją nagrałam, będąc na spacerze z Anielką, także przy okazji to zrobię. Mam chwileczkę, mam nadzieję, że się uda, że ta chwileczka będzie, bo to wiecie, z dziećmi to jest tak, że mam chwileczkę, a potem się okazuje, że tej chwileczki jednak nie ma. Ale na razie Ada usnęła, także mam nadzieję, że te 2 godziny czasu będzie do... Może nie 2 w sumie, bo zerknę sobie, jest 14, to godzinkę. No ale godzinkę będę miała.
Nie pochwaliłam się naklejką, którą dostałam od córki. Kolejny spacer. Mamy tak piękną pogodę. Jak nagrywam dla Was, to jest piękna pogoda prawie w każdym vlogu, dlatego że jest prawie codziennie jest piękna pogoda. Także naprawdę super, piękna jesień. Więc poszłyśmy znowu z Anielką na spacer, żeby sobie usnęła. Wtedy najlepiej jej się śpi. Z jednego domu do drugiego idziemy akurat. No i pokażę Wam zaraz drzwi, które nam zamontowali. Sama jestem ciekawa. Są i drzwi to są drzwi tymczasowe, które prowadzą na strych. Jeszcze tylko tutaj trzeba je na górze pomalować, o tutaj tam zetrzeć i tak dalej, ale generalnie one prowadzą na strych. Zobaczę, czy mam nadzieję, że można je otwierać. Już, ale chyba tak. Tak, i mamy strych, który kiedyś tam się będzie nad nim skupiało, a teraz są piękne drzwi. O. I tu mamy do kompletu wszystkie inne drzwi. To teraz otwieramy paczkę. Nie jedną nawet, a kilka mam tu paczek. Nie będę Wam wszystkich pokazywała, bo tabletki do pralki Was na pewno nie interesują. Ale materiały na konferencję tak, tylko są tak ciężkie, że ciężko mi je tutaj przenieść nawet na stół. Więc jeden pokój przerobię na konferencyjny, czyli z materiałami na konferencję. I otworzymy pierwszą paczkę z Comlogo. Jednej nie mogę przenieść, tam są z pewnością notesy, bo jest bardzo ciężka i jest w garażu aktualnie. Mąż musi ją przenieść, ale druga pokażę Wam. Chyba będą tam długopisy, ale zerkniemy. Także otworzymy. No i paczka do domu z Amazona otwiera. I mamy cztery takie oto koszyczki. One będą na ręczniki. W ogóle może wydawać Wam się, że dużo kupuję, ale po prostu wyposażamy cały dom i Wam po prostu to pokazuję, a nie chodzę stacjonarnie za bardzo na zakupy lub prawie w ogóle. A jeszcze praktycznie nic nie bierzemy z domu, w którym mieszkamy. Naprawdę bardzo mało. Takie rzeczy, no ubrania wiadomo, ale takie rzeczy jak do organizacji, szafki i tak dalej. Korzystaliśmy z rzeczy, które nie były nasze, więc ich ze sobą nie zabieramy. A więc teraz takie koszyczki na ręczniki, takie sobie wymyśliłam. Były takie dostępne, jeszcze ładniejsze koszyczki w różnych miejscach, takich łatwo dostępnych, jednak chodziło akurat u mnie o wymiary. Potrzebowałam do szafki w miarę konkretnych wymiarów, już nie musiały być idealne, ale gdzieś tam, żeby się, no nie były za duże ani za małe. Tak, znaczy za małe mogło być i te są mniejsze niż moje szuflady. Nawet nie szafki, tylko szuflady, no ale pokażę Wam, jak już zrobię to pewnie, pokażę. Pewnie nie w tym vlogu, a może mi się dzisiaj uda. Obroty będziesz robiła. Pokażesz, jak robisz? Pokażesz, jak robisz obroty? Czy nie? Jestem już gotowa na live'a, sprzęt ustawiony i chciałam powiedzieć, jak ja to organizuję, kiedy mam małe dzieci. Ogólnie tak powiedziałabym trochę na
na przypale. Nie wiem, czy tak mogę tu powiedzieć, ale wierzę po prostu mocno w moje dzieci, że one pójdą o odpowiedniej porze spać, nie obudzą się i tak dalej, bo oczywiście jest mąż, jasne, ale jakby też jest dwoje dzieci i jest też czasami na przykład dziadek, babcia gdzieś tam, no ale jednak jak tak płacze na przykład Aniela, no to nie są w stanie poradzić sobie z nią. Na ten moment myślę, że to się będzie zmieniało, już coraz większa jest, no ale, ale mój mąż jakby tak przyjmuje tak 100% opieki, więc jakby wierzę, że na przykład uśpi jedno dziecko, drugie się nie obudzi, pójdzie do tego drugiego i tak dalej. Jakby po prostu ufam, wierzę i tak dalej. Zostańmy przy tym. Więc tak dzisiaj będzie wyglądał live. O 20 rozpoczynamy. Chociaż tak sobie myślę, że w takich awaryjnych sytuacjach to dziadkowie też dadzą radę. Zresztą mogliby zawsze przerwać, wejść tutaj i powiedzieć, że awaria i już nie dadzą rady i najwyżej przerwę live'a. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie, jeszcze nigdy nie było. Zaczynam live'a. Będę kończyła dzień właśnie tym live'em. Live jest na Instagramie u Kiedy do Logopedy. Będziemy mówić o, słuchajcie, ORM-ie. Czy każde dziecko z ORM ma mieć badania słuchu? Czytam tutaj sobie nasze notatki. Czy jak dziecko reaguje na proste polecenia, to znaczy, że słyszy, czy nie słyszy? Czy na przykład jak dużo dzieci ma niedosłuchy i trudności słuchowe? Więc porozmawiamy sobie o tym u niej na Instagramie. Pewnie live będzie zapisany. Zapraszam serdecznie też, ponieważ tam będziemy zapraszać na tym live'ie na drugą ogólnopolską konferencję Kocham Słyszeć, o której wspominałam wcześniej. Widzieliście pewnie długopisy, które Wam na szybko pokazałam. Reszty nie mogłam otworzyć tych notatników, za ciężkie to było i mąż nie zdążył mi przenieść, ale pokażę Wam, będą też inne super rzeczy, takie naprawdę super dedykowane Wam. Jutro działamy ostro, mam nadzieję, że się uda mi jutro sporo zrobić, dużo popracować. Liczę na to, bo dzisiaj z powodu choroby takiego osłabienia męża nie mogliśmy za bardzo pracować. Musiałam się zająć jednym dzieckiem lub dwójką w pewnych momentach i jakby nie było tak, że miałam jakiś czas taki zupełnie wolny, chyba. Nie, chwila była, ale krótka. A więc chyba godzinka mi wyszła, także no trochę krótko. I co jeszcze? Czy chciałam coś jeszcze powiedzieć? Nie. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Po prostu do zobaczenia w kolejnym vlogu.